Najważniejszą taką ideą, którą udało nam się zachować w tegorocznym tygodniu teatru, to nieoczywistość. Ponieważ wszystkie wydarzenia teatralne na deskach Teatru Miejskiego w Inowrocławiu nie były do końca oczywiste. Jeżeli wydawałoby się, że pojawia się aktorka, taka jak Magdalena Kumorek, i to była inauguracja naszego arlekinadowego tygodnia, wydawało się, że to będzie oczywista rzecz, tak? Pojawienie się aktorki, która jest znana zarówno z seriali, zarówno z filmów, jak i z teatru, a tym razem okazało się być to poetycką podróżą po przestrzeniach wymyślonych i tak naprawdę upoetycznionych językowo, stworzonych przez Bolesława Leśmiana. I jej śmiercie to była kwintesencja poezji, jazzu i jednocześnie sztuki teatralnej. Drugi dzień to znowu nieoczywista postać, która wydawałoby się, że z teatrem ma niewiele wspólnego, ale jakże bardzo poetycko, nostalgicznie i komicznie przedstawiła swój monodram. Był to Szymon Majewski. Niesamowity człowiek, który tutaj w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu zrobił ogromną furorę, przede wszystkim wzbudzał i śmiech, i płacz. I to jest chyba najważniejsza rękojmia, że tego typu spektakle udają się doskonale tutaj właśnie u nas w Inowrocławiu. Trzeciego dnia aktor, reżyser, producent Arkadiusz Jakubik, znowu w nieoczywistej roli. Tym razem rockmana, frontmana zespołu Doktor Misio, i był ogień. Dosłownie i w przenośni. Dosłownie, ponieważ pojawiły się specjalne wydania jego utworów z koniecznym atrybutem w ręku i z zapalonym ogniem, ale także nieoczywiste, ponieważ bardzo dużo mówiła o tym, czego możemy się spodziewać, trasa koncertowa, w ramach której Doktor Misio tutaj wystąpił, czyli Chory na Polskę. Taki właśnie był ten jego spektakl muzyczny, z dużą ilością odniesień do naszego polskiego jestestwa, do naszej rzeczywistości i tak naprawdę do patriotyzmu. Następny dzień to był tak naprawdę bardzo teatralny dzień, ponieważ monodram w wykonaniu Adama Ferencego, i wydawałoby się, że tutaj już nie ma niczego nieoczywistego, a jednak. Dlaczego? Dlatego, że powstał ten spektakl do tekstu Jacka Cygana, czyli człowieka, którego znamy jako twórcę niezliczonej ilości przebojów, piosenek, a tutaj zadebiutował jako twórca dramatu. Czy to się udało? No, oceniają to oczywiście widzowie, którzy tutaj bardzo tłumnie pojawili się w Teatrze Miejskim w Inowrocławiu. Potem dwa dni zmagań młodzieży. Dzisiaj poznamy wyniki tych zmagań. Fantastyczne spektakle. Muszę Państwu powiedzieć, że jestem pod ogromnym wrażeniem tego, co młodzież wnosi do naszego życia i jak bardzo czasami zapominamy o tym, goniąc za sławą, goniąc za potężnymi czy znanymi nazwiskami, a mając koło siebie tak prawdziwe perły, jakie tak naprawdę wychowują się w naszych okolicach. Mam nadzieję, że tych ludzi spotka niebawem wyjątkowy zaszczyt występowania na największych salach teatralnych w Polsce. Dla mnie najważniejsze jest to, że jest różnorodna, bo mamy i śmiech, mamy i łzy, mamy różne elementy związane z naszą rzeczywistością, ale przede wszystkim z jej bolesną diagnozą. Bo mówię bolesną, bo nawet w ostatnim spektaklu, który był rzeczywiście bardzo śmieszny pod tytułem Nuda, też pokazywał taką beznadzieję czasami naszych małych ojczyzn. Natomiast zakładanie masek, to, że w rodzinach nie dzieje się tak jak trzeba, że blokowisko przytłacza, o tym chcą mówić młodzi ludzie, chcą to pokazywać na scenie. My powinniśmy mądrze w tym uczestniczyć, to znaczy słuchać, wyciągać wnioski i być może coś z tym zrobić. Oczywiście są to teatry nieprofesjonalne, młodzieżowe, występują uczniowie albo słuchacze zajęć pozalekcyjnych. Natomiast to, że ktoś jest w teatrze,
teatrze nieprofesjonalnym nie oznacza, że nie będzie profesjonalnie występował, że nie będzie pracował z profesjonalnym reżyserem, instruktorem teatralnym, który go poprowadzi tak jak trzeba. Natomiast no, zobaczymy, jak jury oceni kunszt artystyczny i zamysły reżyserskie. Wiem, że będą mieli ciężki orzech do zgryzienia, bo ja sama mam wątpliwości, komu przyznałabym jaką nagrodę. Zdecydowanie było więcej kabaretowo-stand-upowych przedstawień, więcej zabawy na scenie. Natomiast teraz mamy tylko jedno przedstawienie tak naprawdę satyryczne, a reszta to jest właśnie ta bolesna diagnoza współczesności. Nie chcę wiązać tego ze wszystkimi czynnikami zewnętrznymi, pandemicznymi, z wojną i z sytuacją globalną, ale pewnie coś w tym jest, że mniej chcą się śmiać, a bardziej może krzyczeć o tym, co ich boli. Każdego roku tutaj przyjeżdżają młodzi ludzie, którzy prezentują swój punkt widzenia na rzeczywistość. I to jest naprawdę unikalne tutaj i bardzo ważne. I myślę, że każdy z jurorów pod takim stwierdzeniem by się podpisał. I gdzieś to są ich bolączki, to jest fajne. Nawet kiedy dotykają klasyki, to gdzieś w rozmowach z nimi to wychodzi, że zawsze szukali siebie. Wspaniałe jest to, że sztuka towarzyszy nam wszystkim. Naprawdę, taką konkluzję miałem, jak oglądałem te spektakle i dzisiaj, i wczoraj. Była we mnie taka i nadal jest radość, że jednak ta sztuka nam towarzyszy i już kolejne pokolenie niesie sztukę, która jednak wzbogaca nasze życie. Chcieliśmy na pewno pokazać, że no, to zło nie jest nam obce i to zło nie jest nikomu obce. Zło zawsze będzie na świecie i zawsze było. I no, chcieliśmy pokazać, że nie można być obojętnym. Trzeba walczyć i trzeba, nie można być biernym. Trzeba na pewno działać. Trzeba działać po prostu. Musimy mieć głos, szczególnie, że my jesteśmy bardzo młodzi. No, Julek ma ile? 13-14 lat w tym roku, więc no, trzeba po prostu no walczyć z tym, działać i nie dawać się właśnie, nie zgadzać się na to zło. Spektakl opowiada o historii młodych dziewczyn, które trafiły do obozu pracy, który znajdował się w naszym mieście, Nowej Soli, w latach tych wojennych, II wojny światowej. I pokazaliśmy historię różnych dziewczyn, które przeżywały tam swoje troski, swoje życie po prostu, swoje młode życie. I chcieliśmy bardzo, żeby ta historia, która jest bardzo ukrywana w naszym mieście tak naprawdę, zaznała tego światła dziennego. Żeby ludzie wiedzieli o tym, co się działo w naszym mieście. Ja próbowałam tutaj jak najbardziej pokazać siebie po prostu w tym spektaklu, taki jak ja jestem na co dzień. Chyba każdy z aktorów tutaj próbował pokazać siebie. Odnalazł siebie w postaci. Tak, ponieważ to były dziewczyny starsze na przykład ode mnie 3 lata, a od Oliwii młodsze nawet niektóre były. A te dziewczyny, teraz jak my mamy lata młodzieńcze, można tak to nazwać, zabawy, uśmiechy, to one po prostu miały smutki i były katowane w obozach pracy. I te problemy, które my mamy, to nie można ich porównać do problemów, które wtedy one miały, ale my też mamy swoje. Szukała fartuszka, bo idzie do szkoły. Ma 75 lat, nie pamięta własnego nazwiska, ale szlafrok, co się tam napisał. Proza poetycka Bronki Nowickiej, bardzo trudny tekst, też trochę wywiedziony w niektórych scenach z panią Violettą Glińską, reżyserem tego spektaklu, ale myślę, że to taka książka, po którą warto było sięgnąć i warto było pokazać publiczności, z czym czasami dzieci muszą się rzeczywiście zmagać. Bardzo zależało nam na tym, żeby pokazać tą bezbronność dziecka w dorosłej kobiecie, która nie do końca potrafiła sobie poradzić z przeszłością, na którą nie miała wpływu, bo nie mamy wpływu na to, w jakim domu wyrastamy. I myślę, że tutaj warto sięgać po tego typu przesłania, bo od tego jest teatr, żeby mówił nam, że powinniśmy otworzyć oczy czasami, że może się tak wydarzyć, że
nasz sąsiad będzie przemocowy, a dzieci mieszkające w tym domu cierpią i że musimy coś z tym zrobić. Kiedy? No wtedy u nas. U nas? U nas nigdy nie jest fajnie. Wtedy było. Wtedy oni byli. Ale nie od początku. Ale później byli. Gdyby ich nie było, też by było fajnie, ale byli. Fajnie było, bo byli oni. Głupia jesteś! Sama jesteś głupia! No to Majki, zdrowo! Ogarnij się kobietą! Ja głupia jestem? Ja? Ty szmiro intelektualna? A ty jesteś brakujący, bo mnie w teoretarmina! Kto? No chyba, że ty, bo nie ja! Oglądanie tych spektakli, stworzonych często przez młodych ludzi, prezentowanych przez młodych ludzi, przy wsparciu dorosłych opiekunów, chociaż jedna grupa była taka samoistna, warszawska czwórka licealistów, która też przez nas została doceniona i zauważona, to rzeczywiście jest taka forma refleksji i spojrzenia na siebie i na nas wszystkich. Ja jestem pod wrażeniem talentu młodych ludzi, ich determinacji, ciężkiej pracy i pasji. Oni mają pasję, ja też pamięcią wróciłam do swoich licealnych czasów. Też chyba nawet byłam w jakiejś grupie teatralnej. Nawet pamiętam, co tam prezentowałam na scenie, ale jestem pełna podziwu, jak oni są dobrze, jak są zaangażowani, jak myślą o sztuce, jak się przygotowują i że bardzo im się chce. Jestem pod wrażeniem. No Wrocław to miasto, w którym coś się dzieje. Dzisiaj się dzieje Arlekinada. No tak jak pani powiedziała, ona się dzieje już od tygodnia. Różni artyści i piosenkarze, fantastyczny tydzień z kulturą. Natomiast Arlekinada to jest już produkt markowy. I śmie twierdzić, że te zespoły, które tu były, Nowa Sól po raz 10, Świdnica, ja nie wiem, 5, 6 już, ale przyjechały w tym roku Warszawa po raz pierwszy, przyjechał Lublin po raz pierwszy. To znaczy, że ta marka gdzieś dociera i jestem przekonany, że każdy wyjeżdżający stąd zespół, każdy artysta, czy występował w monodramie, czy w dużym przedstawieniu wieloosobowym, jest zadowolony, że wziął w czymś takim udział. To nie jest kwestia tylko bycia na scenie, ale integracja tych środowisk teatralnych, to, że uczą się od siebie, spędzają czas razem, a tą wartością dodaną jest kontakt z profesjonalistami, bo jednak jury, które co roku jest na Arlekinadzie, to są naprawdę wybitni polscy profesjonaliści w swojej dziedzinie.